Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam na Let's Level Soiko Den. Ostatnim razem dobiłem 51 poziom i dotarliśmy właśnie do fortecy Rycerzy Smoczej Jamy, gdzie się okazało, że smoki zostały otrute, przez co nie mogą się obudzić. My właśnie szukamy, że tak powiem, składników na lekarstwo, które przyrządzi Liu Kang. W międzyczasie zdobyłem sound setting. Chyba wezmę samemu to, żeby się nie zgubiło. Inaczej będziemy musieli potem przedmiotów szukać po konkretnych postaciach. No, nie było tej nowego ekwipunku. Jeden przeciwnik może wystarczy nam siły uderzeniowej, tak? Jak mam nadzieję. Wystarczyło idealnie na styk. Tak więc tam nie było przejścia dalej. Więc idziemy tędy. Dosyć ciężka do pokonania ekipa. Ale na moje szczęście mam nadal ładunki piekła. Oprócz tego jednego zostało mi już tylko dwa. Tak więc nie będzie się robić łatwiej już. Dodatkowe punkty doświadczenia. I zobaczmy. Tutaj czeka boss, ale przed tym bossem jeszcze zbiorę sobie skrzynię. Mega medycynka. A ty możesz ją trzymać. Chociaż dałbym tobie, ty jesteś głównie odpowiedzialna za nasze leczenie. I ty masz leczenie. Ciebie bym podleczył przed walką, ciebie też. Ty nie jesteś ranna, w porządku. A więc stoi nam na drodze jakiś dziwny element. I nie jest nim smok. Albo lepiej mówiąc wywerna, którą się pozbędę najlepiej z zaklęciem naszego bohatera. Rękawice siły dla was wszystkich. Ma Humpley je dostanie. Przez co będzie mieć lepszy bonus do obrażeń. Ty dostaniesz płaszcz ciemności. A zwykły płaszcz niech weźmie Kreutz, skoro on stoi z przodu. I spróbujmy naszych sił z tym elementem ciemności chyba, który stoi nam na drodze. Co do diabła? No właśnie. Czyli kryształowe jądro?
Core jest jądrem, jakby się zdawało, centrum, źródłem albo coś w tym rodzaju. Tak czy owak, tutaj odpalimy nasze nieco silniejsze zdolności. Mgłą go potraktuję, może to mu zmniejszy nieco zręczność. I czarny cień. Przejdźmy do rzeczy. Widzę, po otrzymaniu obrażeń zniknął kryształ. Pewnie każdy z kryształów reprezentuje tarczę, który łyka obrażenia, które zadajemy. Stopień to nie jest tak tragicznie. Jak na razie nie wykazał się zbytnio groźny. Więc lecimy dalej z tą taktyką. Ładne obrażenia poszły. Klik, jak się trzymasz? 360, jest ok. Kolejny piorun. Czarny cień i atakujemy. W porządku, flika bym nieco podleczył. Ty zaatakuj piorunem, ty podleczysz flika. Ty zaatakuj normalnie na razie i ty też. Okej. Chyba walka zbliża się do końca. Ostatni czarny cień. Ładne ciosy krytyczne poleciały. I zaczyna atakować wszystkich naraz. Humphreya będę musiał uleczyć. A pozostali się na razie dobrze trzymią. Spróbuję Rainstorm, może zada to więcej obrażeń. Czarny cień mi się skończył, więc zaatakuję fizycznie i zobaczmy.
No niestety zadaje to mniej obrażeń. To jest atak grupowy. W tym momencie bym się skusił na grupowe leczenie. Ale za długo nie wytrzymamy takiego bombardowania. Ty zaatakuj. Mega medycynka dla ciebie. Ty atakuj. Pojedyncze leczenie na milię. I ty też atakuj. Zdecydowanie ciebie muszę uleczyć. Ty atakuj, nie mam więcej leczenia. Mam nadzieję, że Sara nie padnie w tym momencie, ale jest dosyć odporna na ataki magiczne. Ładny cios krytyczny i kolejny. Wystarczyło? Tak jest. I w tym momencie dobiłem 52 poziom i 70 tysięcy złota. W takim razie zebrałbym jeszcze ten przedmiocik. Kryształ cyklonu. Nie kuflik na razie we śnie. I w tym momencie zapisałbym sobie stan gry. A ja na 52 poziomie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.